Dzień dobry, serdecznie witam. Przedstawiam Wam najprostszy system fotowoltaiczny, taki najtańszy do kampera na wyjazd, tam gdzie potrzebujecie mieć energię elektryczną, ale nie chcecie inwestować dużych pieniędzy. Time USB, tak to się nazywa, taki przetwornik, czyli urządzenie, które z jednej strony łączymy z panelami fotowoltaicznymi. Panel fotowoltaiczny 50-watowy, 12-woltowy za 20-30 zł do kupienia. Tu mamy już drugi taki sam panel na dachu zamontowany. Być może ten za chwilę też trafi. Oświetlenie. Takie proste oświetlenie. Tu, tam kolejny, no i tam widać na ogrodzie. I do tego mamy instalację założoną. Trwa ładowanie akumulatora. Wyjście jest podłączone na oświetlenie. Uruchomione po raz pierwszy, więc teraz trzeba będzie to wszystko poustawiać tak jak należy, zgodnie z instrukcją. I zaczynamy zabawę z własną, prostą, bardzo, bardzo tanią fotowoltaiką. Time USB. Naprawdę chyba najtańsze tego typu falownik na rynku. MPPT, czyli śledzi nam optymalnie moc. A następnie łączymy go z akumulatorem LiFePO4. 12-woltowym lub 24-woltowym. To jest zależy, jakie preferujemy napięcie, jaką preferujemy sieć u siebie w kamperze, u siebie w kampingu. Dużo moich znajomych preferuje 12 V, ponieważ instalacja w samochodzie jest również 12-woltowa. I tyle. Panel ładuje nam akumulator lub ładuje nam akumulatory połączone równolegle. Możemy podłączyć kilka paneli. Razem z przetwornikiem dostajemy kołeczki do mocowania na ścianie i takie końcówki już do sprasowania sobie, tak żeby było dobrze i bezpiecznie to wmontowane, i naklejki dodatnia i ujemna. 19,7 V z tego panela. Teraz nie wchodzi ładnie. Niech się ładuje. 30 A maksymalnie, 12 do 24 V. Żeby następnie skorzystać w powszechnych urządzeniach zasilanych 230 V z tego systemu, z tego napięcia, korzystamy z przetwornika. 12 V na 230 V. 12 V. Ten jest o mocy 300 W. Do komputera, do ładowarek, do radioodbiornika i tak dalej nam wystarczy taka moc. Ale jeżeli chcecie ugotować wodę, zagotować wodę, potrzebujecie większej mocy, to oczywiście możecie mieć nawet taki przetwornik. On jest o mocy aż 3 kW. Też na 12 V. Jeżeli uważacie, że 24 V są dla Was lepsze, no to proszę bardzo. Mam też pod ręką przetwornik z 24 V prądu stałego na 230. Dobra. Żeby parametry zmieniać, musimy mieć wyświetlaną zębatkę z lewej strony u dołu. Wejdźmy na nią. Teraz jest. To jest temperatura, tak? No to temperaturę nie będziemy zmieniać. Bateria. Przyciśnij lewy klawisz, żeby... O, przytrzymujemy go. Już można? Tak, miga. Aha, miga, dobrze. I pokaż, jakie tam baterie można ustawić. Litowe, różnego rodzaju. Żelową, AG zostawmy. Zatwierdzamy trzymając. Dobrze, dalej. Tutaj jest, do jakiego napięcia, tak? Możemy zadawać maksymalnie. Wciśnij. 11 V mamy. W przypadku żelowej zostawmy te 11 V. Dobrze, i mamy jeszcze, to jest typ pracy, tak? Wciśnij zębatkę i mamy tak, 0, a dobrze, weźmy od zera.
Zero. Tu masz, pokaż na wyświetla, na tym będzie łatwiej. Bo ja, dobrze, inaczej. Ja pokażę na tym. O, przesunę ekran w bok i pokażę na ekranie te ustawienia z aplikacji. Będzie najłatwiej. My ustawiamy jedynkę, żeby na jedynkę. O, i tyle. O, i teraz mamy napięcie z paneli fotowoltaicznych, tak? Mamy, jaki prąd płynie do akumulatora. Tu jest co? Ampere godziny. Aha, jak będzie pobrało energię przez tą żadną żaróweczkę. I 14,5V mamy. I tyle, bardzo proste w ustawieniu. Jest instrukcja zarówno manualna, ach, tak samo jak jest elektroniczna. Dodatkowo mamy dwa wyjścia na oświetlenie nocne. Możemy tutaj ustawić w programie w ten sposób, że jeżeli zajdzie słońce, zrobi się ciemno, to automatycznie pojawi się tutaj napięcie z tego akumulatora. I przez okres ustawiony tutaj w systemie godziny, dwóch, trzech, pięciu lub cały czas będzie zasilało nam jakieś źródło, odbiornik prądu, jakąś żarówkę. I wieczór świeci. Zobaczmy w środku, jak to wygląda. Polecam dla początkujących. Myślę, że ten układ jest najbardziej wygodny w bazach namiotowych w górach. Wszędzie tam, gdzie nie macie dużo pieniędzy, nie chcecie dźwigać zbyt dużo przedmiotów ze sobą, macie ograniczenie, boicie się, że ktoś was okradnie tam na miejscu, lub robicie na przykład oświetlenie lub system monitoringu ochrony waszej działki. Często jest tak, że posiadamy jakąś działkę, obawiamy się, że może ktoś przyjść i nam coś tam ukraść. Potrzebujemy tam kamerę, system monitoringu, system alarmowy. No i dzięki temu możemy w bardzo prosty sposób zasilać przez cały okres letni, jesienno-wiosenno-letni ten system monitoringu, ochrony. Podtrzymywać lodówkę, żeby była chłodna. Wiele, wiele różnych rzeczy jest możliwych naprawdę niedużymi pieniędzmi. Time USB. Polecam.